Sztuka współczesna zawitała do niedostępnego do tej pory miejsca we Wrocławiu, czyli przepompowni w porcie miejskim. W stolicy Dolnego Śląska rozpoczął się 18. przegląd sztuki Survival. Tegorocznym hasłem przewodnim jest Wasteland, nawiązuje do stuletniego tekstu T.S. Eliota, który mówi o jałowości. Wspomniana jałowość ma swoje odzwierciedlenie w wystawie. Oprócz sceny malarskiej przygotowano także scenę dźwiękową oraz po raz pierwszy scenę wideo. Przygotowane prace mogą zaskoczyć. Co ciekawe, jedna z nich opiera się na przykład na zmyśle węchu. Eliot pisał tekst tuż po I wojnie światowej, w momencie olbrzymiego kryzysu polityczno-gospodarczego, ale też kulturowego i tożsamościowego. I my staramy się właśnie dzisiaj, będąc na przedprożu licznych różnych kryzysów, które wyczekujemy, stawiać pytania właśnie o to, jak kultura wobec kryzysu może, powinna, czy musi funkcjonować. Miejsce Survivalu również jest wyjątkowe. Wystawa mieści się w przepompowni portu miejskiego MPWiK przy ulicy Kleczkowskiej 52. Obiekt z 1902 roku do tej pory nie był dostępny dla szerszej publiczności. Jednak teraz wrocławianie będą mogli zobaczyć jego wnętrze, a w nim pracę artystów. Moim marzeniem było to, żeby Survival znalazł się w tych pięknych przestrzeniach, czyli w przepompowni portu miejskiego MPWiK. To będzie niezwykła podróż. Zabierzemy wrocławian do miejsc przesiąkniętych historią i niedostępnych przez ostatnie 100 lat. Przegląd sztuki Survival pierwotnie miał się odbyć w czerwcu, jednak z powodu epidemii został przełożony. Od czwartku 10 września mieszkańcy mogą cieszyć oko niezwykłymi zakątkami przepompowni ścieków oraz pracami artystów. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Art Transparent, którą wspiera również gmina Wrocław. Organizacja pozarządowa, jeżeli daje się szansę, w tym wypadku tą szansą ogromną jest współpraca z MPWiK, no to daje efekt taki, który tutaj widzimy. Jestem pewien tego, że przez najbliższych kilka dni mieszkańcy będą mieli niesamowite wrażenia pod kątem kontaktu ze sztuką współczesną. Bardzo często to będzie pierwszy kontakt ze sztuką współczesną, ale myślę, że to zostaje w głowach i potem dzięki temu może być kontakt kolejny i kolejny i kolejny. Wystawa główna jest niebiletowana i dostępna dla wszystkich, jednak obowiązuje limit oglądających. W hali przepompowni znajdować się może maksymalnie 250 osób. Wszyscy odwiedzający będą mogli oddać swój głos na najlepszą pracę 18. przeglądu sztuki. Nagroda publiczności zostanie przyznana dzięki MPWiK, które jest partnerem strategicznym wydarzenia. My na co dzień zajmujemy się, nasz core business to jest produkcja wody i utylizacja ścieków. Natomiast jesteśmy firmą wrażliwą społecznie, dlatego ja się bardzo cieszę, że udało nam się pozyskać jako partnera Fundację Art Transparent i że tu, w tych pięknych przestrzeniach, będziemy mogli prezentować sztukę. Zależy nam na tym, żeby wrocławianie mogli zobaczyć pracę artystów, których tło, jakże piękne mam nadzieję, będą stanowiły mury portu północnego. Wystawa Survival oraz przepompownia w porcie miejskim będą dostępne dla oglądających do niedzieli 13 września. 18. przegląd sztuki Survival to być może jedna z niewielu okazji, aby zobaczyć ponad stuletnią halę z kawałkiem historii. Echo 24, Oliwia Stasiak.